Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy czekali na ten mecz. A spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Puszcza Niepołomice zmierzy się z poznańskim Lechem. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Takim składem zaczyna Puszcza Niepołomice. Zapowiada się na to, że jak zwykle zaparkują autobus we własnym polu karnym i będą czekać na rywala. Cóż, nie jest to może styl, który podoba się wszystkim, ale ostatecznie w futbolu chodzi o wynik. Ważne, żeby ten autobus nie miał dziurawych opon, bo inaczej trzeba będzie odrabiać straty. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Lech w XXI wieku zapisał swoją kartę w europejskich pucharach, notując zarówno mizerne występy, jak i prawdziwe piłkarskie uczty. Sporo tego było, ale na pewno pamiętasz, Tomku, i kapitalny strzał Murawskiego na miarę awansu w starciu z Austrią Wiedeń w ostatniej minucie dogrywki i wspaniałą bramkę Możdżenia z Manchesterem City, a także wielki hat-trick Rudniewsa w spotkaniu z Juventusem. Może coś być z tego podania. Okazja teraz. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Joel Pereira. Hotić. Afonso Souza. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Abramowicz. Wybijają piłkę poza boisko. Hotić. Afonso Souza. Tego może coś być. Co za interwencja! Mają teraz aut. Może być groźnie. Abramowicz. Centra mierzona pod bramkę. Niezbyt udana próba przerwania akcji. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa.
Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Hotić. Joel Pereira. Afonso Souza. Teraz może być groźnie. Kapitalny blok. Było groźnie. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Ojej, ojej. Co tu się stało? Czy ktoś mi wyjaśni? Piłka poleciała sobie Amuzą. Oddają piłkę. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Doskonale się ustawił. Tym razem szybkie rozegranie i za chwilę powtórka z rozrywki, rzut rożny. No to przekonajmy się dzięki powtórce, jak niedaleko minęła ta piłka bramkę. Zdecydowały centymetry. Krótko rozegrany stały fragment. Anderson. Radosław Murawski. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. O, i to był książkowy odbiór piłki. Cholewiak. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Afonso Souza. Hotić. Joel Pereira. Piłkarze kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Rzut rożny dla Lecha. Decyduje się na krótkie podanie. I teraz centra w pole karne. Nie utrzymują się przy piłce. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Jest pod presją. Abramowicz.
Podanie do Cholewiaka. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Anderson. Murawski. Hotić. Afonso Souza. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Milić. Hotić. Joel Pereira. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Mikael Isak. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Uderza na bramkę. Co za blok. Brawo. Rzuca w okolice 11 metra. No, dobrze. To nie była zbyt udana akcja. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Groźnie było. Dobra interwencja. Uwaga, udany przechwyt teraz. Hotić. Afonso Souza. Isak. Hotić. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Puszcza teraz przy piłce. Out po tym wejściu obrońcy. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Abramowicz. Kibice chcą strzału. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Afonso Souza. Balua. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Mateusz Cholewiak. W
Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Oj, no blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Radosław Murawski. Bartosz Mrozek. Hotić. Wybijają piłkę poza boisko. Radosław Murawski. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Uwaga! Uwaga! Znalazł się na linii strzału. Blokuje. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Abramowicz. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Mateusz Cholewiak. Spalony. Sędzia nie ma wątpliwości. Balua. Teraz może być groźnie. Ostre, twarde, skuteczne wejście. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Nie daje sobie odebrać piłki. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Fantastycznie to zastopował. Tego może coś być. Czy wyjdą na prowadzenie? Uwaga, zagrożenie nie minęło. No jednak nic z tego nie będzie. Radosław Murawski. Afonso Souza. Isak. Może coś być z tego podania. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. No i po ataku. Dobra interwencja. Anderson. Plan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie.
Głęboka ta centra z narożnika. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki i ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tempo. Radosław Murawski. Balua. Radosław Murawski. To może być szansa. Wybicie i po groźnej akcji. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego fachu. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Zagranie w okolice pola karnego. Odważnie blokuje strzał. Zduszony ten strzał. Znów świetny blok. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Dawid Szymonowicz. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Hotić. Isak. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Tak się powinno stopować ataki rywala. Cholewiak. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Joel Pereira. Afonso Souza. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Abramowicz. Abramowicz. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Teraz może być groźnie. Radosław Murawski. Balua. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Uderza na bramkę. Doskonale się ustawił. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Hotić. Afonso Souza. Anderson.
Radosław Murawski. Podanie górą za linię obrony. Radzi sobie. Dobra interwencja. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Puszcza, atakuje skrzydłem. Mają miejsce. I strzał na bramkę. Dobrze, zablokowany strzał. Afonso Souza. Radosław Murawski. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Z tego może coś być. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Startujemy. Rozpoczyna drużyna Lecha Poznań, a mecz zapowiada się naprawdę interesująco. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Kapitalny blok. Było groźnie. Ojej, ojej, co tu się stało? Doskonale się ustawił. Uderza na bramkę. Co za blok. Brawo. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Oj, no blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Przerwa dobiegła końca. Przed nami druga część meczu, którą rozpoczyna ekipa Puszczy. Poradził sobie z przeciwnikiem. Centra mierzona pod bramkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Dobrze, teraz utrzymuje się przy piłce. Czeka, aż partnerzy podłączą się do akcji. Abramowicz. Może coś być z tego podania. Publiczność domaga się strzału. Wyblok, ależ to zrobił. Podanie do Cholewiaka. I teraz mamy gwizdek. Spalony. Cóż, no niepotrzebne to odegranie po wyrzucie z autu. Sędzia słusznie dopatruje się offside'u. Anderson. Radosław Murawski. Afonso Souza. Hotić. Wciąż prowadzi piłkę. Joel Pereira.
Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Afonso Souza. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Balua. Radosław Murawski. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Popatrzmy na ten strzał sprzed paru chwil. Naprawdę niewiele zabrakło tu do gola. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. No i już po akcji. Jest strzał. Groźnie było. Dobra interwencja. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Nie traci piłki w tym starciu. Hotić. Isak. No i po ataku zagrożenie minęło. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Ale to by było tyle. Koniec akcji. Radosław Murawski. Hotić. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. No i po akcji. Mamy sygnalizację spalonego. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Afonso Souza. Joel Pereira. Hotić. Radosław Murawski. Może być groźnie, ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Jest komu podać, ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Bramka! Nie, stop! Chorągiewka w górze, tam jednak był spalony. Ależ teraz mają pecha, centymetry decydują o tym, że trzeba unieważnić tego gola. Puszczanie połomice w natarciu. Jak to rozegrają? Korner dla Puszczy Niepołomice. Wreszcie jakaś sposobność. Może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać.
Teraz z rogu na 11 metr, ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie bramkarz przy tym rogu. Hotić. Joel Pereira. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. A i spóźnione to podanie. Spalony. Korzyść dla zespołu z Niepołomic. Zobaczymy, bo puszcza coraz bliżej bramki. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Nerwowa gra z obu stron. Sporo strat i niecelnych podań. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Abramowicz. Świetna interwencja. Znowu mają piłkę. Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Groźnie zapowiada się ta akcja. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Może coś być z tego podania. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Nie kombinuje, wrzuca. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. I to tyle z tej akcji. To może być groźne. Będzie kontra. Ma piłkę przy nodze. Bramka coraz bliżej. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Z boku zacznie puszcza. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie z przedostatniej akcji. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. No i po ataku zagrożenie minęło. Anderson, Radosław Murawski, goli zadech, Afonso Souza, ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Piłka poza boiskiem, grę rozpocznie więc bramkarz. Abramowicz. Z tego może coś być. Co za interwencja! Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Radosław Murawski.
Radosław Murawski. Isak. Tak się powinno stopować ataki rywala. Cholewiak. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Anderson. Joel Pereira. Lech Poznań bez piłki. Abramowicz. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Teraz ratuje przed stratą gola. Joel Pereira. Afonso Souza. Radosław Murawski. Balua. Uwaga, mamy dośrodkowanie na bliższy słupek. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Dobra interwencja, może nieco ryzykowna, ale nie było faulu, gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrabniać i przesadzać z gwizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynności. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. Teraz może być groźnie. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Nie daje sobie odebrać piłki. No i po ataku, dobra interwencja. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Nie ma! Blok, brawo! Balua. Isak. I strata kolejorza. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Nieźle się to zapowiadało, ale ostatecznie ta akcja zostaje przerwana. Goli za dech. Radosław Murawski. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Przerzuca piłkę nad linią obrony. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Muszą teraz wracać, szybko. I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego.
Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobre teraz piąstkowanie. I będzie kolejna okazja. Korner. W okolice jedenastki teraz wrzuca i ponownie zaczną z narożnika boiska. Zbyt krótkie jest to wybicie. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Balua. Afonso Souza. Goli zadech. Poznaniacy w ataku. Wierzą tu jeszcze w zwycięskiego gola. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Przemieszcza się bliżej środka. Afonso Souza! Groźnie było. Dobra interwencja. Uderza na bramkę. Pewna interwencja. Brawo. Sztab trenerski puszczy, przygotowuje zmiany w składzie. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Oj, ależ teraz nie trafił. Koszmarne pudło z tego wyszło. Niby miał niezłą okazję. Obrońca jednak cały czas, Jacku, starał mu się przeszkadzać. I zrobił to całkiem skutecznie, bo ten strzał nie miał szans wpaść do siatki. To już może być ostatnia akcja w wykonaniu Puszczy, ale popatrzmy. Mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Sędzia pokazuje, że będzie aut dla Lecha. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Anderson. Goli zadech. Schodzi z piłką do środka boiska. Szak! Ratuje zespół, przynajmniej na razie. Za ten strzał to może wróg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. Siplak. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Siplak. Ale szykuje nam się końcówka. Puszcza, rzuca siły do ataku. Po raz ostatni. Co obrona, ale piłka w grze. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Brawo, brawo za tę interwencję, bo tylko dzięki temu mamy tu wciąż remis pod sam koniec meczu. Ewidentnie zainspirowana tą paradą drużyna rusza do ataku.
Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Co za blok! Nie traci piłki w tym starciu. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Jeszcze trochę i ten mecz się skończy, a my wciąż mamy remis. Czy ten rzut rożny coś zmieni? Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Abramowicz. Michał Siplak. Jest informacja, że doliczone zostało 5 minut. Trochę tych przerw w grze się nazbierało. Mija obronę tym podaniem. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. No to mamy 1-0. Goli zadech. Kolejosz traci teraz piłkę. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Rzutka w pole karne. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Goli zadek. Lech w natarciu. Będą chcieli jeszcze na koniec wywalczyć remis. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Abramowicz. Siplak. Podaje za linię obrony. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezsen. Mikael Isak. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. I na razie zagrożenie wrzutką odroczone. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce. Ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. To był naprawdę udany występ naszej gwiazdy, a już najlepsza była oczywiście zwycięska bramka w samej końcówce spotkania.
Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Oj, no blisko, blisko. Mocno, ale jednak obok bramki. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Bramka! Nie, stop! Chorągiewka w górze. Tam jednak był spalony. Ale... Dobre teraz piąstkowanie. I będzie kolejna okazja. Korner. Uderza na bramkę. Pewna interwencja. Brawo. Sztab trenerski Puszczy przygotowuje zmiany w składzie. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Oj, ależ teraz nie trafił. Koszmarne pudło z tego wyszło. Niby miał niezłą okazję. Obrońca jednak cały czas, Jacku, starał mu się... Iszak! Za ten strzał to może wróg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo... Mija obronę tym podaniem. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy...